Osłaniacie usta? Dzisiaj zupełnie niepoważnie. Pierwszy odcinek serii Teorie Spiskowe. Ubrałem się dzisiaj specjalnie, jak się ubrałem, jak idiota, żeby podkreślić to, że to są teraz teorie spiskowe i cokolwiek dzisiaj powiem, nie należy tego brać na poważnie. Nie będę za każdym razem mówił moim zdaniem. Ja uważam, mi się to wydaje, po prostu powiem, co mi się wydaje. Jeżeli coś o kimś źle powiem, o jakimś wydarzeniu, albo nieprawdę, to są tylko teorie spiskowe. Nie należy się obrażać na faceta w zielonych okularach, w kolorowej koszuli. I co jeszcze? Ubrałem jeszcze spodnie pancerne. Widzicie? Kewlarowe spodnie z ochroniaczami, podwójnie szyte. Jak wylecę przez pół na godzinę na asfalt, to ochraniacze mam tutaj takie, że nawet się nie roztopią i nie przykleją się do ciała. Ciężko o większego idiotę. Jeszcze maskę ubiorę, żeby pokazać, że was chronię. Do końca życia będę tą maskę nosił. Bo moja troska jest większa niż wasza. I mnie nic nie interesuje. I ja cierpię przez was, że tak cierpicie. I ja was nie zarażę. Moje serce jest większe wasze i mój ból jest większy niż wasz. Tyle słowem wstępu. Mam nadzieję, to jest maska zrobiona z papieru, ze starej taśmy. Jeżeli maseczkowicze się obrazili na to, jacy są fajni, to już znacie swoje miejsce. Nie jest ono dalej, żeby oglądać dalej. I dobrze. Ubiorę okulary normalne, bo w tych trochę ciemno widzę. No, od razu lepiej widzę. Słuchajcie, widziałem wczoraj taki filmik animowany iPad Goat 3 rzymskie. Ja pieszczę owieczki. Zaciekawił mnie on bardzo, widziałem tam różne przepowiednie w tym. I cofnąłem się do filmiku iPad Goat 2. I tutaj wychwyciłem kilka spraw i chciałem wam pokazać, bo nie każdy wychwytuje pewne detale. Kto może być autorem tego filmiku? Jest to trochę film, taki filmik animowany, przechwalany. Coś tutaj jest pokazywane, coś tu ktoś się przechwala. iPad Goat, czyli ja pieszczę owce. Możemy sobie spiskowo przyjąć, nazwać, że ten, kto nakręcił ten filmik, na przykład ma na imię Mohamed. Przykładowe Mohamed, takie przykładowe arabskie imię. Czy jakiego jest wyznania? No to Mohamed. No, kto by się tam... Kto by tam wchodził? Nie wchodzić w to. Nie wiadomo. To tylko spekulujemy. To są teorie spiskowe. Zaczynamy. I już tu mam sprzęt. I zobaczcie. Przybliżę was do pudła, żebyście lepiej widzieli. No. Tylko wskaźnika nie mam, ale mam szczoteczkę do zębów, którą czyściłem płytki elektroniczne. Elegancki jest wskaźnik. Dobrze. Jak świr, to świr. Widzicie? Wy sobie będziecie oglądali, bo tutaj się odbija moje okno. Tutaj jest drut pod wysokim napięciem. O tym świadczą te ceramiczne kulki, na których wisi drut kolczasty. Czyli to jest obóz albo więzienie. I tutaj jest ogrodzenie kolczaste pod prądem. Mamy psią budę.
Widzicie? Co jest na dole tej wsi budy namalowane? Namalowany jest człowiek, któremu się wyrywa pies na smyczy, ale to nie jest pies, tylko to jest krokodyl. Moim zdaniem jest to symbolika biblijna. Widzicie? Wyskakuje owieczka nagle. Owieczka ma kot kreskowy na czole, znamie. Jeżeli się przypatrzeć bardziej, to pod znamieniem jest też kod liczbowy zapisane. Są to trzy szóstki. Widzicie, ta owieczka wyszła z budy. Znaczy, ta koza, ta kózka wyszła z budy. Człowiek i krokodyl stąd na smyczy. W sensie biblijnym, moim zdaniem, oznacza Jezusa Chrystusa, a krokodyl oznacza Stwórcę i Jego moc. I tutaj nie wiadomo, kto kogo prowadzi. A Buda to jest Ziemia, symbolizuje Ziemię, naszą planetę. Owieczki, znaczy te kózki ze znamieniem na czole, to są ludzie, albo też Kościół katolicki. I to jest drwina z Boga, bo tutaj człowiek, czyli Chrystus, ten symbol, i krokodyl wyrywa go. Nie wiadomo, kto tutaj ma teraz kontrolę. Oczywiście to jest tylko moje tłumaczenie. Jeżeli nie wierzycie w symbolikę krokodyla, to zapraszam do Księgi Joba w Biblii. Trzy ostatnie rozdziały. Bodajże 40 i 41 rozdział, a 42 to jest ostatni. 40 i 41 rozdział, to sobie poczytajcie, to zobaczycie, czy sobie Piotr wymyślił, czy nie. Lecimy dalej. Widzicie, owieczka jest zahipnotyzowana, otumaniona. Prawdziwy tytuł to jest I, przecinek, Pet Goat 2. Czyli nie ja pieszczę owce, tylko ja. Przecinek. Pieść te owce, albo pieść czy te owce. Tutaj widzimy łapy, pacyneczkę. Łapy to są łapy złego ducha. I on porusza pacynką. Kapelusik ma taki z papieru. Poznajecie twarz? Pięknie stepuje. Na czapeczce ma literkę D namalowaną. Wszystko, co mówi, jest powiedziane kilka zdań, ale należy je czytać od tyłu. Wszystko. Niestety ostatniego zdania. Widzicie, mi on przypomina George W. Busha w 2001 roku. No, w tej klasie siedział, kiedy samolot niby uderzył w Pentagon, i wtedy to było przy tej tablicy, i to jest ta scena. Możecie sobie znaleźć, bo może nie widzieliście. Kiedy zawaliły się dwie wieże i samolot uderzył w Pentagon, on był w tej klasie i tak mówił. Co on mówi po kolei? For me once, shame off, shame on you. I coś. Widzicie? For me once, shame off, shame on you. I coś jeszcze mówi dalej, czego nie zrozumiałem. Czytając, nie wiem, jakie jest pierwsze zdanie, ale widać, że wstydźcie się.
Wstyd. Od tyłu czytają. Dla mnie choć raz. To są słowa takie oskarżycielskie. Co oznacza literka D na jego kapeluszu? D to jest po angielsku litera D. Hat to jest kapelusik. Nie cap, może być cap, może, ale to jest raczej hat, kapelusik. Czyli D hat. Co to oznacza? Dżihad. Święta wojna. On rozpoczyna w tym momencie świętą wojnę z dżihadistami, ale nie wiadomo, czy on sam nim nie jest. Skoro ma tą czapeczkę, to możecie się już domyśleć, czy jest radykalnym islamistą, który się podaje za katola, czy za Żyda, nie wiadomo. A kim naprawdę jest? No, no. Lecimy dalej. Na tablicy widzicie rebus. Jeden rebus jest na tablicy. Drugi rebus jest nad tablicą i podpowiedź. Trzeci rebus jest obok tablicy, a czwarty rebus jest pod tablicą. Są cztery rebusy ukryte. Wszystkie musimy na końcu odczytać od tyłu, bo diabeł wszystko odwraca. Lecimy. Widzicie? Na samej górze jest wytryskujący penis nasieniem. Potem widzicie palący się dom. Potem cały czas jego głowa, tego podobnego do George W. Busha, znajduje się między płonącym domem a rekinem. Często zasłania ten dom. Potem jest szubienica, na której wisi trup z przekreślonymi oczami i bez jednej nogi. I on jest martwy już, bo ma wyciągnięty język. To są te trzy znaczenia tego w rybusie. Co jest dalej? Widzicie? Jakieś jest literowanka do wypełnienia. To jest słowo evolution, ewolucja. Na górze nad tablicą jest podpowiedź też, taki rozwijający się człowiek. A za tym evolution jeszcze jest serduszko czy serduszka. Ale to widać dosłownie tylko przez sekundę, jeżeli sobie zapauzujemy. Czyli mamy te wszystkie, ja to rozszyfrowałem dzisiaj i mamy wszystko, tylko że po angielsku będziemy to rozszyfrowywali, bo to jest po angielsku filmik. Czyli od góry ten penis z nasieniem. To nie chodzi o spermę, to nie chodzi o penisa. To jest ejaculation, ejakulacja. Ejaculation to symboluje ejakulację. House burning, dom, który się pali. Potem jest shark, czyli rekin. A możliwe, że jest ten dżihad też, który się tam wplata. Ta symbol tej czapeczki. No limb, blind, hanging. No limb znaczy brak kończyny. Albo no leg znaczy brak nogi, ale ja wziąłem brak kończyny, bo to mi bardziej pasowało. No limb, brak kończyny, blind, ślepy, hanging, wiszący. Zapomniałem dodać martwy, bo dead. Język oznacza, że dead, że jest martwy. Evolution jest dalej. A na końcu jest hearts, czyli serca. Hearts evolution. I czytając od tyłu, mamy tak. Hearts evolution hanging dead. Ewolucja serc wisi trupem. Rozwój serc planowany przez Boga poprzez Chrystusa wisi trupem. To jest interpretacja. Taki jest zamysł przekazany w Biblii.
Blind, Limbo, może Dżihad, Shark. Limbo to znaczy otchłań. To jest to, co jest przed piekłem. Blind, Limbo, Shark to znaczy ślepy rekin otchłani. A może Jihad Shark? Blind Limbo Jihad Shark. Może to jest o tym panu. Rekin ślepej otchłani. A Jihad to jest rozpoczęcie Jihadu. Ma czapeczkę, bo to jest święto, bo rozpoczyna świętą wojnę. I na końcu ten palący się dom i ejakulacja. Burning House Ejaculation, czyli piekło się spuszcza, czyli się bardzo podnieca. Dobrze, może zerkniemy, może nam się uda zobaczyć, co jest pod tą tablicą. O, pięknie się zatrzymało. Widzicie? Tutaj jest serce. Tutaj jest smok. Tutaj jest podzielony mózg. Tutaj jest wzór z fizyki oznaczający siłę akcji, siłę reakcji. Coś takiego, mogę się mylić. A tutaj, przez sekundę, jest gniazdko elektryczne. Ale to widać dosłownie tylko przez ułamek sekundy, to gniazdko elektryczne. Po angielsku outlet. Outlet, po amerykańsku outlet. Czyli czytając od końca po angielsku, outlet, heart, dragon, brain divided, podzielony mózg, reaction, reakcja. Rozszyfrowując to od tyłu czytając. Słówko outlet podzieliłem na let out. Odwrotnie. Let out dragon heart. Wypuściłem serce smoka. Co to oznacza? To znaczy, że na ziemię zostało wypuszczone serce smoka. Divided brain. Jak to? Divided brain reaction. Podzielenie umysłu jest reakcją. A być może reakcja po podzielonego mózgu, wewnętrznego sporu umysłowego u ludzka, u Lucyfera. Mamy jeszcze coś, co jest nad tablicą i obok tablicy. Ale z tym rozszyfrowaniem już tego gorzej. Na dole mamy śnieżynki. Trzy śnieżynki albo cztery. Ile ich jest? Przepraszam, to znaczy. Dobrze, mamy trzy śnieżynki tam.
Nad tym jest mapa Stanów Zjednoczonych. Na mapie są zaznaczone cztery pineski wpięte. Jedna jest w morze wpięta, a trzy pozostałe w różne stany, miasta. Możecie sobie wypatrzeć, ja się na Ameryce nie znam. A nad Ameryką jest sowa, czyli owl po angielsku. Nie wiem, czy sowa jest też symbolem masońskim, czy nie. To chyba nieważne. Czytam od dołu. Trzy śnieżynki mogą oznaczać trzy zimy. Cztery pineski mogą oznaczać w tych miejscach cztery, no nie powiem co, jakieś nieprzyjemne wydarzenia. Potem jest sowa. I nie wiem, co to znaczy. Idziemy, może zobaczymy jeszcze, co było nad tablicą. Zaraz to znajdę i pokazuję. Mam, u góry widać. Jest ewolucja człowieka. Jest tutaj od końca czytamy, czyli od prawej do lewej. Zegar wybija godzinę 12. Tu jest człowiek z taką światłością. Aureola oświecony. Czyli może współczesny człowiek. A potem jest kreska pionowa. I w drugą stronę patrząc, ewolucja się cofa. Cofa się od najbardziej rozwiniętego człowieka do człowieka kształtnej małpy. A potem jest godzina północ. No nie wiem, czy to nie będzie oznaczało, że teraz w tych czasach część ludzi cofnie się w rozwoju. Polećmy dalej, polećmy dalej. Widzicie, on obrócił główką do góry, dookoła. To oznacza, że jest opętany najgorszym jakimś duchem. To oznacza to. I przerodziła się główka jego w murzyńską, która przypomina następnego prezydenta Baracka Obamy. Mi tak przypomina. On jest taki wyluzowany. Zaraz zobaczycie, rozbawiony. Puścił oczko, że coś powiedział, ale to nie była prawda. Tak się śmieje, pełen rozkoszy. A tutaj widzicie, pojawiła się taka tablica, z której on czyta jak z nut i tam mu się wyświetla LOL. Czyli, że wyświetliło mu się, że ma się śmiać i dlatego się śmieje. Czyli jest, co to oznacza, że jest zupełną pacynką. Wyświetliło mu się LOL i to tak robi, że się śmieje do ludzi, a to tam mu się wyświetliło po prostu, że w tym momencie ma się śmiać. Tutaj widzicie kobietę w kole. Obok tego koła jest kropka. Tak jakby litera O i kropka. Ta kobieta chyba symbolizuje Ewę. Pierwszą kobietę, bo jest z jabłkiem. A ci z tyłu w drutach kolczastych chyba oznaczają jakieś czekające dusze, tak mi się wydaje. A z tyłu są drzwi z napisem Exit. Czyli, że jest tam stamtąd wyjście. Może to oznaczać dalej lim, czyli otchłań. Jak to było? Limbo. Limbo to jest otchłań po angielsku. W chrześcijaństwie otchłań oznacza coś pomiędzy, coś co jest skryte pod oceanami i w Biblii, pod oceanami przestrzeń, w której oczekują ludzie czy dusze
Ale to nie jest jeszcze piekło. To jest miejsce neutralne. Ewa jest zmartwiona czy znużona i wypuściła jabłko, które się toczy. Kiedy to jabłko się toczy, zauważamy, że na ziemi jest litera Z, która potem wygląda jak L, ale kiedy się ktoś uważnie przypatrzy podczas toczenia się jabłka, zauważy, że to jest litera Z. Czyli mieliśmy literę O, kropka, teraz jest litera Z. Teraz jest litera C, którą wpadła jabłuszka i to wygląda jak teraz OZ, O.ZCO. Już mnie teraz trochę oświeciło. Z nasionek jabłuszko się rozpołowiło na połowę, a z nasionek jabłuszka wykwitła lilia. Czyli apple seed lily to będzie po angielsku. Apple seed lily. Ostatnim elementem tego rebusa jest but Obamy czy Baraka, Shu albo But. Tego nie rozszyfrowałem, powiem Wam. Musielibyście może coś sami pomyśleć. O.ZCO Apple Seed Lily Baraks Shu albo Baracks But, albo Obama But. Czytając od końca, Shoe Baracks Lee Fed Apple OCZO. Pierwsza ustawa, którą podpisał w 2009 roku Barack Obama, miała jakąś tam nazwę Lili i dotyczyła, tak jak Lilia, i dotyczyła ta ustawa w USA dyskryminacji w pracy. Coś tam było z dyskryminacją, musicie sobie poczytać, wpiszcie sobie Lili Obama, coś takiego. Chodziło o jakieś wynagrodzenia, składanie zażaleń na wynagrodzenia z powodu dyskryminacji do urzędu i tak dalej. Nie wiem, czy chodziło o dyskryminację ze względu na płeć, ale może raczej na rasę. Nie interesuje się tak Stanami Zjednoczonymi. Lecimy dalej. Patrzy się na to, się poci i myśli. Zastanawia się, myśli. Ej, tam na ścianie w środku coś było w tym budynku. Czekajcie, zaraz to rozszyfruję. Tam są znów te litery. O, Z, Omega. Omega to jest przedzielone jabłko na pół. Omega. O, Z, O. Może ktoś z Was to rozszyfruje. Ale na ścianie, poza budynkiem, jest wstęp do tego napisany. Są tutaj, widzicie, literki, które są może uda mi się rozszyfrować, czekajcie. Są to literki P, S, N, L, M, V albo P, S, N, L, M, L, V. I dalej w budynku było co?
O.Z Omega. Pójdziemy dalej. Widać, że to jest jakiś Waszyngton chyba, czy coś takiego. Tam są jakieś flagi, a w tle widać dwie wieże. Dwie wieże zapadają się. A jakiś ludek rzuca się w morze. Jakiś taki duszek się rzuca w morze. To nie jest proroctwo, bo w 2012 widzę, jest ten filmik, a przecież dwie wieże załatwił się 11 lat wcześniej. 11 lat wcześniej. Ale jest w tym filmie proroctwo, bo jest tutaj zawalenie się katedry Notre Dame i destrukcja. To nie ulega żadnej tutaj wątpliwości, że to symbolizuje katedrę Notre Dame, także to jest proroctwo, dlatego ten film mnie zainteresował, no bo kto mógł wiedzieć w 2012, że w 2019 ta katedra spłonie. I chyba wieża się zawali, coś takiego, tak? Widzicie tutaj osobę podobną Osamy Bin Ladena, która ten taki gest chwalebny, powitalny. Ona wita kogo? On wita kogo? Tego, co płynie na łódeczce później. A kto płynie na łódeczce? Bo tutaj jest ropa. Są takie szyby naftowe. To symbolizuje, przyjrzyjmy się zaraz tej symbolice. Osama miał znaczek tutaj. Ktoś, kto się zna na sprawach wojskowych, może będzie wiedział, co to jest za znaczek. Ja nie wiem. Widzicie te szyby naftowe i ropa płynie. O, widzicie tutaj kapie. Tutaj kapie czarne złoto, to oznacza krainę, gdzie płynie ropa. Jest statua wolności. Na morzu się odbija gwiazda, ta sześcioramienna tam Dawida czy Syjonistów. Moim zdaniem ta symbolika oznacza kraj płynący ropą, w którym właśnie Ameryka i syjoniści mają duży udział. Chodzi tutaj o Arabię Saudyjską. Przypomnę miejsce, gdzie jest Mekka muzułmańska. Ogromna, ogromna, gdzieś tam się pielgrzymki odbywają. I tutaj widzimy już embriona, że coś tam się rodzi tam. Pyk. Ten embrion, widzicie, jest w jajku. To jest gadzie jajko. To jest węża jajko, bo wąż to jajko oplata, jak widzicie, po części. On je wysiaduje. I widzicie, telewizorek oko dogląda. To jest zły duch. Ten wąż symbolizuje złego ducha. Z tym okiem. Widzącym. Widzicie symbol oka? On ma taki telewizorek, a wąż to jest jego końcówka tego telewizorka. Tutaj widzicie coś w rodzaju wideł, oręża albo buławy. I tutaj już widzicie antychrysta. A antychryst narodził się z tego jajka węża, czyli jest imitacją Jezusa Chrystusa, który Jezusa Chrystusa spłodził.
Bóg poprzez Marię, a widzicie, wąż poprzez jajo wykluł w Arabii Saudyjskiej antychrysta, który jest imitacją, kopią, naśladownictwem Chrystusa. Jak widzicie, on z twarzy jest, będzie, jest ładny. On z twarzy jest ładny. On z twarzy jest ładny, ma taką bródkę ładną. On tak się na tej łódce chwieje, jakby był zahipnotyzowany, odurzony narkotykami. Może jego tatuś go trochę tak odurzył. Bo trzeba pamiętać, że tak jak Jezus jest człowiekiem. Ale nie steruje nim Bóg, tylko steruje nim zły duch. Jak widzicie, zły duch. Tutaj jest taka dziewczynka z pękniętą czaszką i ten wąż, ten zły duch wychodzi z jej czaszki. I ona jest już taka obezwładniona, taka opadnięta sił. Ma pękniętą głowę. Leży na ziemi taka osłabiona. Co to oznacza? To oznacza, moim zdaniem, ona to jest Lucyfer. Na innej gdzieś planecie, albo w innym wymiarze. Lucyfer, albo gdzieś na ziemi, na pustkowiu. Wypuścił z siebie swojego ducha. Jako Lucyfer, jako osoba anielska. Wypuścił ze swojej głowy na te czasy złego ducha, który tam mieszkał. I widzicie twarz tego ducha w tym zwierciadle, niby dżina. Niby dżina z kolczykiem w lewym uchu. Czyli widzicie, ta dziewczynka teraz otworzy oczy. Widzieliście? Numerki takie przeleciały jej w oczach. Ja odczytałem te numerki. Co tam pisze? Markets plank, war. Pogrążać rynki najpierw, potem wojna. Nasdaq minus 42,61. Giełdowy wskaźnik dla osób interesujących się giełdą. S&P 500. Minus 0,65. Dolar US. Minus 14,36. Czyli punkta procentowego. Załamanie rynków, potem wojna. Proroctwo. Jeżeli ktoś się zna na giełdzie, to będzie wiedział, czy dolar kiedyś spadł. W jednym okresie spadkowym 14,36%, czy jeszcze nie spadł. Jak spadnie, to oznacza początek wojny. I to samo wypuszczenie złego ducha na świat. Poprzez Lucyfera, który jest kobietą, gwiazdą zaranną, widzieliście. Ja już wcześniej miałem podejrzenie, że Lucyfer jest kobietą, bo w Biblii też to jakby rozszyfrowałem, mogę wam to powiedzieć. No, ale to są takie moje gdybania. Gdybania świra. Tak. Widzimy, wylatują rakiety. Zostaje wystrzelonych 5 rakiet. Jakiś motylek na ręku antychrysta, który płynie na tej łódce. Jakaś, ktoś umarł i leży w żałobie, zawinięty we krwi jakieś dziecko i jakaś taka jakby czarna Matka Boska, bo ma aureole.
To oznacza apokaliptycznie, moim zdaniem, drugą trąbę. Drugą trąbę, która będzie słyszana. To oznacza, że zło, jakby to oznacza drugiego jeźdźca apokalipsy, może oznaczać w momencie. To sobie możecie szósty rozdział apokalipsy przeczytać o jeźdźcach trzech apokalipsy pierwszych. I jest jakby pierwszy na biało, a drugi jest na czarno. Pierwszy na biało trzymał w ręku jakiś wieniec, taki wojenny. A potem nadchodzi drugi, czarny. Jeździec apokalipsy. A? Widzicie? Ja teraz to zauważyłem. Ona trzyma w ręku olejek. Czy to nie jest alabastrowe naczynko z olejkiem namaszczenia, które bodajże Marta czy Magdalena namaściła tym Jezusa? To było alabastrowe naczynie z olejkiem, bardzo drogie na dzisiejszy. Naoliwiła tym, namaściła tym Chrystusa? Czy to nie jest tak? Czy to nie może, skoro ma to, to nie jest ta kobieta? To był bardzo cenny olejek aromatyczny, wartości na dzisiejsze około na przykład 30-40 tysięcy złotych. To było tak cenne wtedy. Dlatego wśród apostołów i szczególnie wśród Judasza wzbudziło to oburzenie, że ta kobieta zmarnowała na Jezusa ten olejek. Przecież mogli sprzedać i dać na biednych, tak? Ale Jezus się z nimi nie zgodził. Widać, że tu ma podbite oko i że chodzi po nim robak, czyli że jest martwy. A tutaj widzimy dwóch aborygenów, jakichś takich dziwnych Indian. Jednemu się oczy świecą na czerwono i ten duży daje małemu strzelbę jakąś, taką broń palną i ona jest przypasana oko kokardką niby prezent, czyli jakby jacyś Indianie czy aborygeni dostali broń. Czyli nie wiem, czy to nas, bo się nie interesuje tak sytuacją polityczną. Nie wiem, czy to w Australii, czy to w USA gdzieś, czy może w Ameryce Południowej. Możliwe, że jacyś Indianie dostaną broń, zostaną użyci do czegoś. Do jakichś planów. A może już to się stało? Może ja nie wiem tego. Widzicie, tutaj Lilia wpada do takiego szamba, a w szambie jest facet, który trzyma sierp i młot w ręku. Widzicie? I on jakby w takiej gnojowicy tonie. Sierp i młot to chyba oznacza jakiegoś Rosjanina albo Rosję. Tutaj widzicie jadące czołgi z groźnymi zębami, niczym bestie duże. Tutaj widzicie dziewczynkę, która chce te czołgi zatrzymać. I widzieliście? Ona jest podobna do Grety Thunberg, tej małej dziewczynki. Na policzku miała wytatuowane jedno serduszko na jednym policzku, a na drugim znak radioaktywności przekreślony, czyli znak sprzeciwu się wobec technologii nuklearnych. Może chodzi o broń, a może chodzi o może chodzi o broń, może o elektrownię. Już się trochę plączę, 44 minuty mija i z tyłu ją zatrzymuje demon. Z tyłu ją zatrzymuje demon i mówi jej, pokazuje jej, bo ona chciała z dobrego serca te czołgi zatrzymać, ale on jej pokazuje, że ona tych czołgów nie ma zatrzymywać i wtedy ona się zasmuca. Ten demon też ją prowadzi.
Akurat jesteśmy w połowie, 45 minut minęło. Myślę, że w tej połowie możemy zakończyć ten pierwszy odcinek teorii spiskowej. Jak wiecie, w innych odcinkach zupełnie na poważnie jestem. Trzymajcie się. Do zobaczenia i zapraszam na drugą część, która niebawem.